Jak patrzę na wasze komentarze z podwczorajszego filmu Cykle w krypto, i tak właściwie wydaje mi się, że cykl obecny jest jakby domykany, a w tej chwili możemy patrzeć na następny cykl, choć tak naprawdę prawdziwy słoń w tym składzie z porcelaną nie został zdefiniowany. Mówię tutaj oczywiście o scentralizowanych projektach w świecie krypto, głównie o giełdach, które prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, swoje rezerwy trzymają nie w taki sposób, jakby nam się wydawało, że są trzymane. Ale ten słoń prawdopodobnie zostanie obalony w następnym cyklu. Zresztą kiedyś mówiłem, i tutaj dużo osób pamięta to, co mnie zaciekawiło, że tyle osób pamięta ten mój filmik, kiedy kilka lat temu mówiłem o tym, jak wszyscy czekaliśmy na to, że właściwie jakieś wieloryby świata tradycyjnego zaczną inwestować w krypto. To było jeszcze zanim jakikolwiek bank, jakikolwiek wieloryb, jakikolwiek inwestor w ogóle dotknął krypto. I wtedy mówiłem właśnie coś takiego, że wszyscy czekamy na te instytucje, że zaczną inwestować. To było przed Mike'em Saylorem, przed Kevinem O'Leary, przed Elonem Muskiem. Mówiłem coś takiego, że wszyscy czekamy na te instytucje, na ten Wall Street, że zacznie inwestować w krypto, że zacznie interesować się krypto. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że my jesteśmy jak dzieci w piaskownicy z naszymi foremkami. I w momencie, kiedy wejdą te instytucje, kiedy wejdą duzi gracze, to będzie jakby husaria wpadła do piaskownicy. Wszyscy albo 90% zostanie totalnie jakby zniszczone. Wszyscy porzucą swoje foremki i zaczną uciekać z tej piaskownicy, a oni dosłownie przejmą to po taniości. I prawdopodobnie właściwie doświadczamy tego teraz w ten sposób. A więc pamiętajmy starą maksymę: niecierpliwi płacą cierpliwym, lub wystraszeni zostawiają swoje zabawki niewystraszonym. I w taki sposób podchodźmy do tego, ale też aktualizując swoją wiedzę o świecie krypto i o tym wszystkim, co wiemy i gdzie mamy przewagę nad tą husarią, która wpada do piaskownicy, to też można ich pokonać. W taki sposób właściwie został pokonany Tom Brady, który inwestując 650 milionów dolarów w FTX został całkowicie wyczyszczony, czy też Kevin O'Leary, który inwestując swoje pieniądze w giełdę FTX, to również został wyczyszczony. Ludzie, co inwestowali w Celsjusza razem z Maszyńskim, zostali absolutnie wyczyszczeni. Dlaczego? Ponieważ mówiąc o projektach krypto, pomijając Bitcoina i Ethereum, mówiąc o projektach krypto, jeżeli jesteś w projekcie z tokenem, który nie jest na smart kontrakcie, to znaczy, że masz pośrednika, którego właściwie sponsorujesz. O tym trzeba pamiętać. I tutaj jest przewaga nasza, małych ludzi z małymi foremkami, nad wielką husarią, która wpada w tą piaskownicę, rozpieprza wszystko, co widzi, ale nie potrafi zdefiniować tego właściwie, co my w tej chwili robimy. A więc mintując Zen, mając w portfelu HEX, patrząc w tym kierunku 100% DeFi, mamy potężną przewagę nad tymi wszystkimi ludźmi, którzy tego absolutnie nie rozumieją i zachowują się w sposób tradycyjny i bardzo, bardzo przewidywalny, tak bym powiedział. Informacje, odpowiednie informacje plus odpowiednia interpretacja tego, oczywiście plus działanie, bo bez działania nic się nie wydarzy, dają nam odpowiednie rezultaty. Także trzeba działać. Trzeba rozumieć, trzeba znać informacje, trzeba to dobrze zinterpretować, ale przede wszystkim trzeba działać, bo nie chcę nikomu tutaj jakby zaburzyć jego wizji świata, ale Jedi nie istnieją, więc kroki, które
powinny zostać podjęte, są niestety, ale konieczne. Niczego, nic się samo nie zrobi, jak to się mówi. Więc tak to wygląda. Również wczoraj wrzuciłem tutaj tweeta o informacji, która została wrzucona na Fox Business News wczoraj wieczorem. I tutaj jeden z reporterów, który prawdopodobnie, jedna z reporterek, która prawdopodobnie jakby coveruje świat krypto, gdzieś tutaj wystrzeliła, że settlement jest oczekiwany pomiędzy XRP i SEC-iem jutro rano. Następnie tutaj ta informacja została zdementowana przez kogoś z Ripple, że nic takiego nie jest oczekiwane. Tak czy inaczej, ja pociągnąłem tutaj za spust i odpaliłem jakiegoś małego longa na XRP, ponieważ informacja to jest jeden z indykatorów, ale nie tylko to było indykatorem. Widzimy tutaj, że jakbyśmy mieli podwójny dołek na krypto, to jest bardzo, i znowu coś wam pokażę, to jest bardzo taki znany schemat z historii. Podwójny dołek to jest coś, co jest właściwie pozytywnym znakiem, jeżeli chodzi o krypto, tak przynajmniej ja to interpretuję. Z tego też, jeżeli widzę, że, jak widzicie tutaj, jeżeli widzę, że coś się zaczyna dziać i pieniądze wracają na rynek, no to tutaj odpalam jakiegoś sobie longa, próbuję złapać tego longa. Tutaj akurat mały long na Bitcoinie, 16500 został odpalony, ale też, żeby nie było, że jestem gołosłowny, to tutaj mały long na XRP również został odpalony. Właściwie nie obserwowałem XRP, więc nie zdążyłem go odpalić gdzieś tutaj, ale odpaliłem go tutaj wczoraj po tej informacji i okazuje się, że jednak informacja chwyciła tutaj trochę wiatru w żagle. Tak naprawdę to powinien być tutaj już ustawiony stop loss, więc dlaczego nie? Ustawmy sobie stop lossa. Czekajcie, żeby nie było. 10% to jest mój minimalny oczekiwany zysk, a więc mamy dźwignię razy 5, więc na 2%, 2% zysku powinien być ustawiony stop loss. Dobra, dajmy sobie 2,5, czyli 0,355. 0,355, czyli 0,355 powinien być stop loss według stop loss 0,355. I tyle. I to już jest wszystko na ten temat. Zobaczmy tutaj. 2,5%, czyli 12,5% minimalny oczekiwany zysk. Tak to wygląda i tak wygląda stop loss na zielono, jeżeli chodzi o XRP. Jeżeli tutaj, zobaczmy tutaj na 4-godzinówkę, jak to wygląda. Jeżeli tutaj się coś dobrego zacznie dziać i przebijemy tutaj ten poprzedni szczyt, czyli tą oto granicę 39-40 centów za XRP, no to może wtedy tutaj powinno się według mojego rozegrania rynku dokupić do tej pozycji i podnieść lekko stop lossa. Tak to będę rozgrywał, jeżeli chodzi o XRP. Jeżeli chodzi o Bitcoina, stop lossa jeszcze nie mam. Bitcoin to się dziwnie zachowuje. Dopiero wyskoczył znowu ponad zieloną linię EMA Crossa, mojego ulubionego EMA Crossa. Na 4-godzinówce jestem, bo na godzinówce to już, jeżeli popatrzycie, to jesteśmy i spacerujemy na zielonej. Jeżeli chodzi o 4-godzinówkę, to dopiero wyskoczyliśmy nad. Więc teraz kwestia tego, czy się tutaj utrzymamy, z czego MACD, które również obserwuję na 4-godzinówce, ciągle podąża w górę i zielona jest nad czerwoną. Więc wygląda mi to pozytywnie. Co jeszcze zrobiłem, to jest to dla wszystkich, co ze mną tradują, to jest to, że pokażę wam, jak wygląda mój bot. Bot jest pod kreską 2600. 2600, 2700 jesteśmy pod kreską. Więc ten bot jest niedotykany. Tutaj chyba nawet było zero transakcji. Ako tako. Tak, zero transakcji, a więc mnóstwo zakupów. Zobaczmy. Wszystko pokupione tutaj.
19 200, 19 była najniższy zakup, był 19 chyba, tak? 19 tysięcy najniższy zakup. A więc dopiero powyżej 19 tysięcy zaczniemy tutaj na tym bocie, że tak powiem, być do przodu. Ale w międzyczasie postanowiłem, że skoro jesteśmy na niższych poziomach, odpalę sobie drugiego spot grid bota. I tutaj pomiędzy 16500 a 18 ustawiłem. I zobaczcie, ten bot znowu szaleje. Tutaj mamy 4 transakcje w ciągu ostatnich 24 godzin, 8 transakcji wszystkich razem. I jak to wygląda? Wygląda to tak, że 16500 jest najniższy zakup. I co chwilę mniej, czyli 16500 sprzedaje za 16800, 16800 sprzedaje za 17100, 17100 sprzedaje za 17400 i tak dalej. Więc jeżeli nie tradujecie z dźwignią, a chcecie tradować, to i nie wiecie, co się tutaj dzieje na rynku, to trading bot, ale ten spot grid bot, gdzie macie zero fees i zero, że tak powiem, ryzyka, że wasza pozycja zostanie zlikwidowana, to spot grid bot jest w tej chwili takim jakby fajnym rozwiązaniem łapania tego dołka bez ryzyka likwidacji pozycji. Jeżeli chodzi o futures grid bot, patrzę tutaj na te ustawienia i wygląda to, że tutaj mamy więcej opcji. Wygląda tutaj, że to można by było sobie ustawić również, ale co bym chciał tutaj zrobić? Tutaj mamy lewar 2 na przykład. Czyli ten lewar wcale nie jest taki też straszny. Ale co bym chciał widzieć, to jest. I owszem, ustawię sobie tego spot grid, tego futures grid bot z dźwignią również, ale ustawię go dopiero wtedy, kiedy zobaczę, że mamy zdeterminowany już, że tak powiem, określony trend w danym kierunku. Wtedy tutaj chętnie sobie wrzucę jakąś kwotę na longa i zobaczymy, przejedziemy się na tym bocie również, zobaczymy jak to działa. Wracając do tego, co mówiłem, pomimo tego, że przeskoczyłem na chwilę na giełdę i mówię tutaj o giełdzie i o tradingu, i jestem na absolutnie scentralizowanym produkcie, o którym ogólnie mówi się w świecie krypto negatywnie, to chciałem Wam powiedzieć, że giełda Bybit w tej chwili, jak zarówno giełda Bitchu, którą mam również w linkach pod spodem, obydwie giełdy traktuje jako giełdy, które jakby lecą pod radarem tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o krypto, ponieważ widzimy, że ścierają się giganci rynku krypto, a te giełdy obie tak jakby leciały pod radarem, zachowując swoją płynność i trzymając się w jakikolwiek sposób. Aczkolwiek ani jedna, ani druga, musimy pamiętać o tym i zawsze to powtarzam. Jesteśmy w świecie scentralizowanym, przechodząc na giełdę, a przechodząc na świat scentralizowany, musimy wiedzieć, że cokolwiek tam jest, to już nie jest nasze, dopóki tego z powrotem nie weźmiemy do swojego portfela. Tak to działa. Więc w taki sposób to traktujmy. Ale wracając do tego, co mówiłem, że jeżeli w tej chwili odpowiednia informacja i odpowiednia interpretacja tego, co się dzieje, przekształcona na to, co powinniśmy robić, to powiem Wam, że tak jak mówiłem, jeżeli szukamy projektów w świecie krypto, to projekt, przynajmniej z mojej perspektywy w tej chwili, jeżeli nie jestem w decentralizowanym projekcie z tokenem, który jest na smart kontrakcie, to znaczy, że w tym momencie sponsoruję kogoś, kupując jego tokeny. A nie chcę kupować żadnych personalnych tokenów, to mnie absolutnie nie interesuje. Nie chcę kupować tokenów
projektów, które mają przeznaczone potem, nie wiem, 10-20% na to, aby zrzucać na rynek, aby się utrzymywać i rozwijać, to też mnie nie interesuje. Ja nie chcę po prostu nikogo sponsorować w tym świecie. Więc nie wiem jak wy, każdy ma swoją własną, że tak powiem, wolę i może robić co chce, ale to mnie nie interesuje. Dlatego, jeżeli patrzycie na świat krypto w podobny sposób jak ja patrzę, to na pewno, jak patrzę na świat krypto, Zen, proszę bardzo, Zen nikogo nie sponsoruje. Startuje od zera. Nawet nie muszę tutaj wydawać żadnych pieniędzy, aby kupować Zen. Oczywiście musimy zapłacić za obsługę sieci. Jeżeli jesteśmy na Binance, płacimy na Binance. Jeżeli jesteśmy na Ethereum, płacimy na Ethereum. Głównie mi się wydaje i z mojej perspektywy ja skupiam się głównie na Zenie, na Ethereum i Binance. Oczywiście mam Ethereum PoW, więc tam również tego Zena, że tak powiem, mintuję lub czekam na emisję tego Zena. Ale głównie Ethereum mnie jakby interesuje. Stąd też jak kupowałem Zen, to kupowałem na Ethereum. Jak mam ustawiony mint, czyli emisję Zena, to mintuję na Ethereum. Co ciekawe będzie, tutaj jestem na stronie w ogóle zen. Jeżeli by ktoś chciał widzieć, zen.fyi. To jest taki tutaj pokazuje nam zestawienie wszystkich zenów, gdzie są i jaki jest global rank, czyli ile tych ludzi już tutaj odpaliło swoje mintowanie zena na jakiej sieci. I głównie co na co teraz czekam i wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o świat zen, to jest Zen FTs. To będzie odpał. I to jest również coś, na co czekam i na co jestem przygotowany i na co również mam zamiar, że tak powiem, w co również mam zamiar wejść, płacąc oczywiście za wymintowanie mojego ZNFT-ka, jakkolwiek to chcecie nazywać, który prawdopodobnie będzie ustawiony na 100 adresów. Dla tych wszystkich, co jeszcze nie wiedzą, co to jest ZNFT, nie martwcie się, będziemy jeszcze o tym mówić. Jeżeli nie wiecie, również Heksymalista o tym ostatnio mówił, więc możecie zobaczyć u Heksymalisty, ale ja również o tym będę mówił w momencie, kiedy to będzie już, że tak powiem, bliskie do wystartowania. W tej chwili chyba nawet testnet jest na ZNFT-kach i white paper jest odpalony na ZNFT-kach. Ja wiem, że ja mówię, że white paper to jest jedna wielka obietnica, ściema i tak dalej, ale white paper w tym wypadku, kiedy nikt od ciebie nic nie oczekuje, to jest jakby informacja, co będzie się działo. Nie co my ci próbujemy sprzedać, tylko co będzie się działo. W taki sposób. W taki sposób odróżniamy, co jest, przynajmniej ja odróżniam, co jest czym w świecie krypto i gdzie jest ta cienka linia pomiędzy mną, będącym sponsorem kogoś, a mną właściwie dbającym o swój portfel i będącym w świecie krypto w taki sposób, jak świat krypto powinien być traktowany. A tutaj widzę, że Alan odpalił tutaj wczoraj również longa na XRP, więc tak to wygląda. W ogóle, jeżeli chodzi o XRP, to myślę, że prędzej czy później wreszcie ta sprawa wyląduje w koszu i będziemy widzieli tutaj różnicę. Może właściwie SEC, który zakończy temat z XRP, będzie tak jakby taką iskrą do odpalenia hossy na rynku krypto. To by było całkiem ciekawe, więc mam taką nadzieję. Aczkolwiek znowu cienka linia między krypto a światem zepsutym, powiedziałbym, to jest XRP, a CBDCs, czyli waluty cyfrowe banków centralnych, które są złem, absolutnym złem i nic dobrego w tym nie widzę. Po prostu jest czyste zło. To są jakby piękne, srebrno-złote kajdanki, które są otwarte i tylko czekają, żebyśmy włożyli w to ręce i zostaną nam zatrzaśnięte na rękach. Więc tak to widzę. I jeżeli mamy jakąkolwiek szansę, i tutaj
Już na zakończenie powiem, że jeżeli mamy jakąkolwiek szansę i myślimy i obserwujemy to wszystko, co dzieje się w świecie krypto, to chciałbym Wam tylko powiedzieć, że pamiętajmy, że naszym portfelem, jak i naszymi stopami wręcz, czyli trzeba ruszyć i stopy, i trzeba ruszyć i portfel, głosujemy to, w jakim świecie będziemy żyć. A więc, jeżeli widzimy, że opcja 1, opcja 2 mają tą samą agendę założenia nam złotych kajdanów na ręce, zabrania nam gotówki z rąk, wciśnięcia nam czegoś cyfrowego, co dzięki ich kontroli będzie kontrolowało nas, i będzie to oczywiście sprzedane w pięknym opakowaniu, że ratujemy świat, że nie chcemy emisji CO2, że ślad węglowy będzie nam liczony, a następnie nasze pieniądze będą nam kontrolowane przez to, że słuchaj, zjadłeś za dużo wołowiny w tym miesiącu, już nie możesz kupować wołowiny. Nie możesz tankować już, nie możesz kupować paliwa, ponieważ przejechałeś tyle i tyle kilometrów, wykorzystałeś maksymalnie swój ślad węglowy, twoje pieniądze zostaną ci automatycznie wyłączone. Oczywiście to wszystko musimy sobie zdawać, że twój samochód jest na ropę czy tam na benzynę od tego i tego roku, koniec. Nie możesz się poruszać tym samochodem. Możesz owszem go wyciągnąć z garażu, pokazać go na jakimś targu staroci, ale ogólnie nie możesz się nim poruszać. Możesz tylko mieć taki i taki samochód, a tak właściwie to za dużo energii zużywasz elektrycznej, więc tak naprawdę możesz sobie go podładować tylko tak, żeby dojechać do Groszka i z powrotem. Więc jeżeli nie chcemy takiego świata, w którym jesteśmy, że tak powiem, produktem lub też cyfrowym produktem hodowanym przez rządzących, to patrzmy, kto właściwie i gdzie proponuje nam przynajmniej w słowach jakąkolwiek krzte wolności. Ja wam powiem tak, jak patrzysz i nie mam tutaj absolutnie nic do ludzi, co mieszkają w blokach lub w jakichś innych, bo sporo, nie wiem, czy 80 może procent, może mniej, nie wiem, mieszka ludzi w blokach, ale tak wygląda ten świat, że pszczoła nie myśli, że jest wykorzystywana przez pszczelarza, a pszczelarz ma w dupie to, co myśli sobie jedna pszczoła. Więc w taki sposób próbują nas, że tak powiem, zamknąć w taki jakby jeden wielki cyfrowy, klatkowy chów, gdzie będziemy po prostu produktem nie chciałem powiedzieć dojenia, ale takie słowo mi się nasuwa akurat. Dobra, zjechało mi się na taki ala polityczną myśl, ale to jest również ważne, ponieważ tak jak mówię, ograniczenia wolności gotówki, ograniczenia wolności poruszania się, ograniczenia wolności używania czegokolwiek, to nie jest świat, w którym chcecie zostawić swoje dzieci. To nie jest świat, w którym, jeżeli jesteście młodsi, chcecie żyć. Więc przemyślcie to. Ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie właściwie nie można było dostać paszportu, żeby wyjechać z Polski. Nie chcemy wrócić w ten sam klimat. Mówię wam, nie chcemy wrócić w ten sam klimat, tylko że na innym poziomie, bo to nie jest przyjemne. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem i tak.